Czy wakacje od ZUS to dobry pomysł? Jak można go jeszcze ulepszyć? Jakie rozwiązania systemowe byłyby mile widziane przez przedsiębiorców? O tym w pierwszej części programu Rzecz o biznesie, której gościem będzie dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. A w drugiej części, czy pracownicy mogą w tym roku liczyć na podwyżki płac? Jak wysokie mogą one być? Czy plany pracodawców przekładają się później na rzeczywistość? O tym w rozmowie z Agnieszką Czarnecką, menedżer w firmie Hays. To jest program Rzecz o biznesie. Przemysław Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. Moim Państwa gościem jest dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A tematem naszej rozmowy będzie ZUS. Panie doktorze, w kampanii wyborczej pojawił się temat dobrowolnego ZUS-u, natomiast wiele wskazuje na to, że dobrowolnego ZUS-u nie będzie, natomiast będą wakacje od ZUS. Czy to dobra zamiana? No, na pewno lepsza, dlatego że ja jako naukowiec i też federacja, w imieniu której, którą mam zaszczyt dzisiaj reprezentować, nie jesteśmy zwolennikami tego pomysłu. To jest dobrowolny ZUS, to jest w polskich warunkach bardzo słaby pomysł, ale chyba, znaczy mam wrażenie, że ten pomysł już powinien trafić tam, gdzie ma trafić, czyli na śmietnik, bo przecież nie udało się zebrać tych 100 tysięcy podpisów. Przy tak dużej liczbie przedsiębiorców, jaka jest w Polsce, to świadczy o tym, że zainteresowanie tym pomysłem jest na tyle znikome, że pomimo tego, że przecież były angażowane środki publiczne, na przykład rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, tego się nie udało zebrać. Więc pomysł zastąpienia tego czymś innym, tej koncepcji czymś innym, uważamy za bardzo dobry. Zaproponowano wakacje składkowe, wiemy już, bo został opublikowany projekt, jak to ma wyglądać i jest to jakieś rozwiązanie, na pewno warto docenić fakt, że swoje urzędowanie Rada Ministrów zaczyna od wyciągnięcia dłoni do przedsiębiorców, co jest dobrym kierunkiem, natomiast jako federacja i też jako naukowiec myślę, że warto potraktować to jako punkt wyjścia i zastanowić się nad rozwiązaniami systemowymi. Dlaczego to podejście jest ważne? Dlatego, że my jesteśmy co kilka lat różne pomysły dotyczące podlegania przedsiębiorców przez właśnie ubezpieczeniom społecznym padają. Dzisiaj nie słyszałem o takim głosie, że wakacje składkowe rozwiązują już ostatni problem podlegania przedsiębiorcom, bo każda strona, każdy zainteresowany ma wrażenie takiego pewnego jeszcze niedosytu, coś jeszcze można by było poprawić. Więc propozycja nasza jest taka, żeby pomyśleć o tym, czy nie da rady po prostu załatwić tego problemu, wypracować rozwiązania, które będzie zadomowi się w naszym systemie na lata, bo wtedy przy stałości pewnych rozwiązań, bez jakichś gwałtownych zmian, można rozwijać biznes. Więc podsumowując, fajnie, że rozmawiamy o przedsiębiorcach, porozmawiajmy, bo stan dzisiejszy nie jest satysfakcjonujący, ale starajmy się poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie systemowe. Trochę wyprzedził pan tą odpowiedzią moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać właśnie, czy ten pomysł wakacji jest, mówi pan, że jest lepszy oczywiście od dobrowolnego ZUS-u, natomiast czy on jest faktycznie dobry? Czy może faktycznie powinno być jakieś rozwiązanie, a może macie jakiś konkretny pomysł do tego, jak ugryźć ten temat? Jeżeli popatrzymy na tę propozycję od strony ekonomicznej, to zwolnienie z jednej składki oznacza tyle, że 1/12 kosztu, który ponoszą prowadzący działalność pozarolniczą, a nawet powiem inaczej, tu się pojawia pewien niedosyt systemowy, bo my nie bierzemy pod uwagę, projektodawca nie wziął pod uwagę wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność, tylko tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. A na przykład pominięto twórców i artystów, prawda? Więc jak już kolejny to jest uprawnienie, które dotyczy tylko wybranej grupy. Ale zastanawiając się nad tym, czy co tam warto by było, na co warto by było spojrzeć, to wartość ekonomiczna tego zwolnienia to jest po prostu 1/12 całości zobowiązania.
i możemy to z tego skorzystać raz w roku, a wówczas budżet za taką osobę zapłaci składki. Problem, jaki będzie generowało to uprawnienie, dotyczy przesłanek jego nabycia, bo już mamy w tej chwili powiedziane, że to będzie dla mikroprzedsiębiorców, czyli to są takie podmioty, które zgłaszają do 9 pracowników max i tacy, którzy mają obrotu do 2 milionów euro. I teraz jak mamy te kryteria, to z jednej strony powiemy, że w sumie spośród 1 700 000, prawie miliona, 1 800 000 potencjalnie uprawnionych, to kryterium wyeliminuje około 50 000. Więc wprowadzamy kryteria, które trzeba będzie dokładnie weryfikować przez ZUS, na przykład ustalając przychody, obroty, czy nie przekraczają, dla tych 50 000, którzy i tak raczej by normalnie nie korzystali, nie potrzebowali żadnej ulgi, wakacji, bo to są podmioty już całkiem duże, one bardziej potrzebują pomocy, jak ceny gazu wzrosną, jak mamy niestabilność na rynku, jak ceny, na przykład bardziej na nich wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia niż ich własna składka, bo mówimy o tej składce. Więc zastanawiam się, czy nie mamy tutaj pola do poszukania takiego rozwiązania, które będzie łatwo stosowalne i nie będzie wywoływało sporów potencjalnie w sądach. Tak? Więc to rozwiązanie w porządku. Co możemy zaproponować alternatywnie? Dzisiaj składka takiej osoby, która nie korzysta z żadnej ulgi przedsiębiorcy, jest obliczana od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli zwalniamy z jednej składki o wartości 60% przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku 60% przeciętnego wynagrodzenia to jest około 110% minimalnego wynagrodzenia. Więc zamiast tego zwolnienia raz na rok, gdybyśmy to zastąpili po prostu obniżeniem tej podstawy wymiaru do kwoty minimalnego wynagrodzenia, efekt ekonomiczny mamy bardzo podobny, bo obniżenie tej kwoty zgodnie z naszymi wyliczeniami to jest wartość około 9% kosztu rocznego, a wakacje przez jeden miesiąc to jest 8,3% ekonomicznie. Czyli proponujemy rozwiązanie, które będzie równie wartościowe ekonomicznie, ale z taką różnicą, że będzie o wiele prostsze do zastosowania. Natomiast dla tych przedsiębiorców, którzy mają nieregularne dochody, bo to troszeczkę o to chodzi, tak jest argumentowane, dla podmiotów, które mają nieregularne dochody, szukamy jakiegoś rozwiązania. To warto się zastanowić, żeby na przykład nie wprowadzić kilku schematów opłacania składki, bo mamy ten model, w którym musimy opłacić składkę co miesiąc, jak w przypadku pracowników. A może doskonalszym rozwiązaniem byłoby na przykład opcja rozliczania kwartalnego albo przeniesienia płatności, nie tyle zwolnienia, ale jeżeli byśmy połączyli uproszczenie modelu w ten sposób, że ta składka obniżana jest po prostu do minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie ci, którzy mają nieregularne dochody, mogą sobie na swoje po prostu życzenie, bez konieczności dogadywania się z ZUS-em, bo dzisiaj jest ta opcja, ale trzeba się porozumieć z ZUS-em, ale na żądanie, gdybyśmy powiedzieli, ja mam tak nieregularne dochody, żebym potrzebował przesunięcia o kilka miesięcy płatności jednej składki czy rozliczania w formie kwartalnej. I jednocześnie nie ma też powodu, że jeżeli dokonamy takiej zmiany, żeby nie zacząć też dostrzegać, że nie wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, ci, którzy prowadzą działalność, radzą sobie fatalnie, bo są tacy, którzy radzą sobie całkiem nieźle, a takie osoby mogłyby spokojnie płacić od na przykład dochodu. I wówczas, co jest bardzo ważne z perspektywy osób, które dają pracę, wpływalibyśmy na ważny czynnik. Nie byłoby motywacji do tego, żeby osoby, które świetnie zarabiają, były ich zatrudnienie zastępowane działalnością B2B, bo to zaburza konkurencję między przedsiębiorcami. Ten przedsiębiorca, który swoich informatyków, prawników, lekarzy, architektów oddeleguje na B2B, jego koszty zatrudnienia są dużo mniejsze niż ten, który zatrudnia na etacie. Natomiast możliwość rozwijania biznesu w oparciu o B2B jest bardzo ograniczona. Tak? To jest tak jak różnica między podatkiem przychodowym i dochodowym. Ci, którzy się znają na podatkach, wiedzą, że podatki przychodowe, one mają swoje ograniczenia. Tak samo tutaj, zastąpienie budowa gospodarki na B2B, a nie na szerszych, trwalszych strukturach, jest bardzo ograniczona. Więc reprezentując pracodawców, to byśmy chcieli, żeby rząd zadbał o to, żeby poprzez
jakieś prawne optymalizacje, nie zaburzać konkurencji na rynku. Także to byłoby to nasze takie kompleksowe podejście, czyli obniżmy tym, którzy mają gorzej na rynku, dajmy im elastyczność, jeżeli mają nieregularne dochody, ale ci, którzy mają regularne dochody i to są dochody duże, nie ma powodu, żeby te osoby nie płaciły od dochodu. Tym bardziej, że mamy system bardzo skomplikowany, bo przedsiębiorcy mają 3 co najmniej rodzaje dochodu, które muszą obliczać. Na potrzeby PIT-u liczymy osobno, na potrzeby składki zdrowotnej liczymy osobno i na potrzeby ulgi mały ZUS plus osobno. Uprośćmy cały system i wówczas może będzie szansa na to, że rozwiążemy sprawę po prostu raz na zawsze. Panie doktorze, wróćmy jednak jeszcze na chwilę do tego, co mamy na stole, czyli pomysłu wakacji od ZUS, jak to się przyjęło mówić. Chyba przedsiębiorców nie będzie się nie opłacało skorzystać z tych wakacji, chociaż z drugiej strony też można się zastanowić, bo patrząc na przykład na wakacje kredytowe, to też było rozwiązanie, które wydawałoby się jest jak najbardziej korzystne, a statystyki pokazują, że jednak wiele osób nie do końca skorzystało z tego rozwiązania. No właśnie, tutaj od strony, jeżeli byśmy ustawę wprowadzili w tej formie, jaka jest, to jeżeli, to jest czysty zysk. Dlaczego? Dlatego, że nie zapłacę tej składki 1600 zł i tak będę musiał, przelew do ZUS będę musiał zrobić, bo będę musiał zapłacić składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia, to na pewno. Więc jeżeli ktoś liczy na to, że w jednym miesiącu będzie miał zero do przelewu, to tak nie będzie. Natomiast jeżeli ktoś właśnie myśli o tej składce już na ubezpieczenie społeczne, tutaj jest bardzo sprawa prosta, bo jeżeli nie skorzystam z tych wakacji, to mi przypadnie to uprawnienie. Skoro ktoś przychodzi z pieniędzmi i mówi zapłacę za ciebie, w tym przypadku jest to budżet, to niezależnie jaką ja mam sytuację finansową, bo przecież kryterium mikroprzedsiębiorcy, jeżeli jestem prawnikiem, prowadzę kancelarię, mój dochód to jest 40 tysięcy złotych miesięcznie, to i tak się złapię w ten limit i ja na pewno skorzystam z tego uprawnienia, bo dlaczego państwo ma, jakby skoro oferuje mi pieniądze, dlaczego mam z tego nie skorzystać? Z drugiej strony w tej chwili przepisy wyglądają tak, że jak ktoś, na przykład mamy kobietę w ciąży i ona by chciała skorzystać z tego wakacji ZUS-owskich, to ona może się zastanowić, bo jeżeli jest w ciąży, to prawdopodobnie chce deklarować wyższą podstawę wymiaru, a skorzystanie z wakacji będzie oznaczało, że składka będzie odprowadzana tylko od najniższej obowiązującej ją kwoty. Więc jeżeli miałbym szukać kogoś, kto nie skorzysta, to albo takie osoby, które czekają za chwilę na zasiłek, albo tacy, którzy się zagapią i nie zdążą złożyć wniosku. A każda reszta osób, która będzie mogła skorzystać, to czemu nie? To są pieniądze prosto od państwa. Panie doktorze, to żeby podsumować trochę naszą rozmowę. Wakacje od ZUS tak, ale dobrze także pomyśleć o całym systemie chyba. Tak bym powiedział. Może nawet powiem szerzej. Pomyślmy kompleksowo tak, żeby problem wreszcie załatwić, bo próby takiego fragmentarycznego podejścia mieliśmy w ciągu tych ostatnich 8 lat za czasów PiS-u. Wcześniejsze rozwiązania były już od lat 2000 się pojawiały, ale my cały czas krążymy wokół takich dwóch biegunów. Z jednej strony ci mali, którzy nie są w stanie zapłacić składkę i ci duzi, których przedwcześnie zwalniamy, a później będziemy musieli im dopłacać do minimalnej emerytury. Przedsiębiorca chce zarobić, być uczciwie traktowany. Nie musi być traktowany jako osoba uprzywilejowana, ale z drugiej strony jak ma problemy, też warto by było, żeby państwo to dostrzegło. I takie jest właśnie nasze podejście. I tutaj stawiamy kropkę. Doktor Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polski, był moim państwa gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Podwyżki płac. Czy w tym roku są możliwe, a jeżeli tak, to jak duże? Moim państwa gościem jest Agnieszka Czarnecka, menedżer w firmie Hays. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pani Agnieszko, będziemy rozmawiać dzisiaj o płacach, o tym, co może się wydarzyć w 2024 roku. No właśnie, czy pracownicy w tym roku mogą liczyć na podwyżki płac? Mogą, szczęśliwie mogą. Tak wynika z naszych badań corocznych, z raportu płacowego Hays Poland. Bo rzeczywiście 81% organizacji nadal mimo sytuacji geopolitycznej i gospodarczej podwyżki planuje. Jest jednak jakaś różnica w stosunku rok do roku, jeśli chodzi o te trendy i plany podwyżkowe pracodawców. Oczywiście związana z sytuacją gospodarczą i geopolityczną, to nie ulega wątpliwości, ale też ze względu na zmiany na rynku pracy.
Zmiana ta dotyczy wysokości podwyżek. W ubiegłym roku takim dominującym obszarem, wysokością procentową podwyżek był ten okolice 10%, to się nie zmieniło. Natomiast zmiana nastąpiła w tym roku w deklaracjach pracodawców w tym obszarze powyżej 10% planowanych podwyżki, tak, wysokości wynagrodzenia. Jako że w tym roku podwyżkę powyżej 10% planuje zaledwie 19% organizacji, które wzięły udział w naszym badaniu, a dla porównania w ubiegłym roku było to 34% organizacji, więc widzimy, że podwyżki planowane są, natomiast ich wysokość będzie w jakimś stopniu niższa niż w ubiegłych latach. To siłą rzeczy muszę zapytać, skąd ta zmiana? No, zmiana jest raczej, to myślę, że to pytanie jest mocno retoryczne. Zmiana jest dość oczywista. Rynek pracy jest tak jakby drżący i niejednoznaczny. Trendy, prognozy również są niejednoznaczne na ten rok. Z jednej strony mówi się o tym, że i obserwujemy to, tak, że jakby plany rekrutacyjne firmy nadal mają i ta luka kompetencyjna, którą w Polsce od lat obserwujemy na poziomie eksperckim profesjonalistów, specjalistów zatrudnionych w organizacjach, jest wysoko obserwowalna i stanowi utrudnienie do prowadzenia biznesu i to jest fakt. Jednocześnie nie jesteśmy oderwanym tworem, jeśli chodzi o rynek pracy, rezonujemy z całą gospodarką światową, międzynarodową, z sytuacją polityczną na świecie. I to jest odczuwalne. Końcówka roku 2023 była chłodniejsza, było o wiele więcej powietrza w procesach rekrutacyjnych. Istniały obawy, że i takie rozmowy kuluarowe, że być może nadchodzi jednak ten wymarzony dla pracodawców rynek pracodawcy. No i tutaj nie mam dobrych wieści dla pracodawców, aż tak nie będzie. Nic na to nie wskazuje. Nadal firmy spodziewają się trudności w rekrutacjach, głównie wynikających z tego, że mimo iż pracownicy gdzieś są może bardziej dostępni i chętni do zmiany pracy, to jednak kompetencyjnie nadal nie ma na rynku tylu pracowników dostępnych, ile potrzeb zgłaszają organizacje. W związku z czym to wyzwanie nadal będzie aktualne. I z tego powodu ta sytuacja będzie się zmieniać dynamicznie wraz też z tym, co się będzie działo na rynku pracy, tak? Czy jednocześnie powody do rekrutacji zgłaszane przez naszych partnerów, firmy, które brały udział w naszym badaniu, wskazują, że być może nieco rzadziej będzie to rekrutacja wynikająca z rozwoju biznesu, a częściej ze względu na przykład na odejścia pracowników, tak? Czyli na tak zwany replacement, zmiany, które zachodzą w zespołach, w składzie osobowym organizacji, uzupełnienie braków personalnych, aniżeli dorekrutowanie wynikające z potrzeb biznesowych. To też o czymś mówi, prawda? Że jakby firmy spodziewają się, że ten rozwój będzie wolniejszy i raczej będą to działania reaktywne niż strategiczne budowanie siły i przygotowanie się na większe wyzwania biznesowe. Pani Agnieszko, kiedy mówimy o 2024 roku, mówimy oczywiście o planach, prognozach, ale jak to jest z planami, a rzeczywistością? Wy to badanie jakby prowadziliście także w poprzednich latach. Jak wygląda jego realizacja, tych właśnie tych planów, tych prognoz, które przedstawiają wam przedsiębiorcy? Tak. Otóż prognozy są zwykle dość ostrożne. A rzeczywistość wskazuje, od kilku lat obserwujemy taki trend, że już jakby czasy pandemiczne zapoczątkowały taką sytuację, że trochę ostrożniej organizacje planowały wydatki rekrutacyjne czy podwyżki. Natomiast później okazywało się, że jakby na bazie poprzednich lat, że to się dzieje, że jednak rynek nie jest tak straszny, jak się go obawialiśmy na początku, że biznes się rozwija, że idziemy do przodu i te podwyżki się dzieją, rekrutacje są aktywne, wobec czego bym miała mówić o porównując rok do roku i poprzednie lata, to raczej chuchamy na zimne, mówiąc potocznie, a później rzeczywiście
chętniej i te wyniki są wyższe niż prognozowaliśmy na początku. Wspomniała Pani o tym, że pracodawcy na razie nie mają co liczyć na to, że będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracodawcy, tylko rynkiem pracownika. Czy to oznacza, że płace będą takim ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o negocjacje między pracownikami a pracodawcami? Tak, rzeczywiście tak jest. Nadal co druga osoba spośród naszych ankietowanych wskazuje, że poszukiwać pracy planuje ze względu na wynagrodzenie. Natomiast te apetyty i znowu podwyżek nadal większość się spodziewa, bo 60% pracowników nadal oczekuje, że te podwyżki będą. Natomiast to, co jest istotne, to jakby obserwujemy rok do roku wzrost świadomości pracowników tego, że sytuacja rynkowa, biznesowa organizacji może nie pozwolić na tak wysokie podwyżki jak w ubiegłych latach. To, co działo się w ostatnim kwartale, w ostatnim półroczu 2023 roku, było zadziwiające dla organizacji ze względu na to, że obserwowaliśmy już jakieś spowolnienie, trudności, a jednocześnie apetyty pracowników nadal były bardzo wysokie. Tak jakby nie obserwowali, nie mieli świadomości tego, co dzieje się z biznesem, cały czas mocno i wysoko windowali swoje oczekiwania. To, co się dzisiaj dzieje i to, co deklarują w naszych badaniach, to, że troszkę jakby bardziej świadomie i bardziej racjonalnie do tych podwyżek podchodzą, czyli spodziewają się, że one nastąpią, już nie spodziewają się powyżej 10% podwyżek i takich nie oczekują. Natomiast też jakby całkiem duży procent pracowników też ma świadomość, że być może te płace zostaną na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Nikt nie spodziewa się tracić na wynagrodzeniu, zmniejszenia oczywiście swojego wynagrodzenia. Jeśli takie prognozy gdzieś się pojawiają, to natychmiast pojawia się myśl o tym, żeby pracę zmienić, tak? Natomiast jest większa świadomość co do tego, że te podwyżki mogą być niższe. Ale właśnie, czy ewentualny brak podwyżek jest takim argumentem dla pracowników za tym, żeby się rozglądać za nową pracą? Tak. To tak jak powiedziałam, co druga osoba, jeśli myśli o zmianie pracy, to głównie to ze względów finansowych i to się dzieje i z pewnością to, co też obserwujemy na rynku, tak, inflacja, wzrost kosztów życia, pracownicy, wzrost płacy minimalnej, no jakby to wszystko ma, pracownicy też jakby są świadomi tego i odczuwają konsekwencje sytuacji gospodarczej w swoim domowym gospodarstwie. Więc tak, spodziewają się, że ich płace będą rosły, są bardziej racjonalni w kontekście tego, jak wysoko będą rosły, ale na pewno oczekują wzrostów. I tutaj stawiamy kropkę. Agnieszka Czernecka, menedżer w firmie Hays, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek, czwartek, godzina 14. Przemysław Tychmanowicz, do zobaczenia.